Ajajajajajajaj. A jeszcze się najadłem, kurde. Że jestem mega, mega, mega syty. Ale to dobrze, przynajmniej nic nie będę jadł już później. Uf, uf, uf. No dobra, zobaczmy, co tu nas czeka, bo tu mamy coraz więcej ciekawostek, więcej możliwości, więcej akcji. No nie, wichura to jak normalnie, bym powiedział. O kurde. O, to się samo obniża tak. Dobra, czyli muszę poczekać, okej. Nice. Jak nowe. Jak nowe bym powiedział. To jest jeszcze jakiś safe house? No i po łbie, panie, po łbie. Okay. Dlaczego ekwipunek jest pełny? O, pewnie tych.
No. Dobra. No dobra, najpierw sobie zobaczmy tą akcję, co tutaj jest ciekawego. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Inhibitory odkryto. Ta paralotnia mogłaby latać szybciej? Możliwe, ale to raczej pytanie do rzemieślnika. Pytanie do rzemieślnika. Ciekawe. To coś jest. A, to czerwone jest, dobra. Trzeba w nocy przyjść. Jak to może? Takie paralotnie były ulubionymi zabawkami nocnych biegaczy. Należysz do nich? Ja? Do nocnych biegaczy? Ha! Chciałabym. To byli goście, Aiden. Prawdziwi bohaterowie. Jedyne, co mnie z nimi łączyło, to używki. Ale może kiedyś. Uff. Pięknie, pięknie. Trochę easy. Dobra. Dużo guldenów, nice. Inhibitory odkryte. Pojemnik z inhibitorami. Ej, ty. Widziałeś w tej okolicy renegatów? Nie. Widzicie szeregowy? Uspokójcie się i dajcie Aglotowi myśleć. A o czym tu myśleć? Wracajmy do bazy. A co ty w ogóle za jeden? Oferuję wam pomóc. Sprawdzę, co stało się z prądem. Wiecie coś na ten temat? To ścisła tajemnica wojskowa.
Myślimy, jakby się tu dostać na górę. To może od razu przekażmy mu wszystko, wszystkie rozkazy. A co to za wielki sekret, a? Musimy zmusić ten złom do działania i tyle. Mój kolega bardzo uprościł sprawę, ale mniej więcej o to chodzi. Wszystkie znaki wskazują na to, że znów mamy elektryczność. Stoimy właśnie przy podstacji. Takie obiekty są w stanie doprowadzić prąd do różnych części miasta. Musimy przywrócić sprawność obecnym tu urządzeniom. Czyli mamy je włączyć. Niestety bez sprzętu wspinaczkowego nie jesteśmy w stanie się do nich dostać. Stróżowie chcą zgarnąć elektryczność? Co z nią zrobicie? Włączymy to i owo. A co myślałeś? Ten pan pyta zapewne o to, jak nasza kontrola nad elektrycznością wpłynie na życie innych ludzi. Odpowiedź jest relatywnie prosta. Kto panuje nad prądem, panuje nad miastem. Aha, mogę się tam wspiąć bez sprzętu. Zrobiłbyś to? Wyświadczyłbyś stróżom prawa ogromną przysługę. Pajace w mundurach! Ciągniecie do tego światła jak ćmy! I równie szybko spłoniecie! Co on powiedział? Chyba coś o swojej matce i kozie. Especkie dziuby! Nie łudźcie się! Nawet nie powąchacie naszego prądu! Brać ich! Naszego prądu? What? Ale chwila przerwy jeszcze i zaraz jestem. Możemy lecieć dalej. Dla majora Mata zrobię wszystko. Siema, siema, Jack. Idealnie, żeś przyszedł. O ty kuźwa. Kanalio jedno, zdychaj mi tam. Łeb odrąbany. No. A może... Gdzie tu są te złoki? Dawać. Nice. Ej, kolego. Kto cię nauczył tak walczyć? Jestem Aiden. Ej, znacie ten dowcip? Co mówi kula do gościa, którego przyszyła? Znam cię na wylot. Tak! Ale Nitaw, przecież pokroiłeś go maczetą. To broń biała, podczas kiedy kule należą do zupełnie innej... Dobrze, że jesteś cały. Nadal chcesz tam wejść, Aiden? Rzecz jasna, nie za darmo. No, odpowiednio cię wynagrodzimy. Nie ma co zwlekać. Jak będziesz potrzebował pomocy, odezwij się przez radio. Aglot zna się na elektronice. Miej tylko na uwadze, że stąd nie ocenię skali uszkodzenia aparatury. Aglot ma smykałkę do elektroniki. Okej. Mamy smykałkę do elektroniki. Zamierzasz kontynuować? Jest odpowiedzialny za bombardowania w czarny poniedziałek. I śmierć dwóch... Bombardowania. Grzecznie ci radzę. Pojemnik z instruktora. Stanie ci się krzywda. Wow. Co to kurde było? Dobra, ale... to chyba stąd musimy to zrobić. Jak tam, Jack? Dzisiaj w Lost Arku. In previous episode of the Lost Ark. Jestem. Jak tam? Ktoś musiał się bardzo śpieszyć, kiedy to odłączał. Podejrzewam, że przerwano główny obwód. Znajdź przewód i podłącz źródło prądu do przekaźnika. Powinno zadziałać.
Okej. Co weźmiemy? Śmieci. Nice, nice. Co tu? O, szuflada. No, badaj mnie, co tu jest ciekawego jeszcze. No i to wszystko uruchomimy. To jest jakaś drabina. Aiden, zgłoś się. Hej, jestem na szczycie podstacji. Staram się włączyć zasilanie przekaźnika. Tutaj to nie było wcale takie łatwe. Na pewno dasz radę? Spotkałem grupkę SP-ków. Nie byli w stanie sami się wspiąć. To dlatego się nie kontaktowałeś. Żałuj, że ich nie poznałaś. Jeden lepszy od drugiego. Wiesz, że ta współpraca będzie kosztować? SP-cy bywają w porządku, ale nie pomagają z dobroci serca. Bez nich nie wiedziałbym, jak się do tego zabrać. Zresztą oni są na dole, a ja tutaj. Ciężki wybór, co? Ja bym ich olała. No bo mają od tego własnych ludzi. Poza tym, co z wolnymi obywatelami? Ktoś musi stanąć po ich stronie. A jeśli nie my, to kto? Przemyślę to. Tylko nie ociągaj się zbyt długo. Co? U mnie wszystko gotowe, a ty się tam opierdalasz. Twoja rywalizacja. A ty się tam opierdalasz, no tak. Raczej bym powiedział, Jack się opierdala. To jest tak. Jedna mamy z głowy. Tu jest do jedyneczki, dobrze. A, tak się nie da. Nie taki trudny. Nie, to jest zamknięte od tamtej strony, dobra. Ale to na górze jeszcze coś jest, nie? Właśnie.